Piotr Gadzinowski, dobry wieczór Państwu. Cieszę się, że sala, aula Liceum Ogólnokształcącego w Trzciance jest jak zwykle pełna, a spotykamy się tutaj z powodu wyborów samorządowych, które odbędą się 16 listopada. I chcemy Państwu ułatwić wybór człowieka, który ma najlepsze pomysły i program dla Trzcianki. A tą debatę poprowadzę z Adamem Bogrycewiczem, mieszkańcem tego miasta, szefem Tygodnika Noteckiego. Jak Państwo wiedzą, kandydatami na burmistrza Trzcianki, na burmistrza naszego miasta jest pani Ewa Dopieralska, Komitet Wyborczy Wyborców Nowa Trzcianka oraz pan Krzysztof Czarnecki, Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Władysława Czarneckiego. Serdecznie Państwa witamy i dziękujemy za udział w naszej debacie, która odbywać się będzie w trzech rundach. Pierwsza runda jest to prezentacja programów, pomysłów na Trzciankę naszych kandydatów. Druga runda zaś będzie polegała na tym, że kandydaci będą nawzajem zadawać sobie pytania dotyczące ich programów, dotyczące przyszłości Trzcianki. Trzecia, ostatnia runda to będą pytania od dziennikarzy, które zadam ja wraz z Piotrem Gadzinowskim. Wszystkie tury to już teraz, pozwolicie Państwo, że usiądziemy. Jeszcze poinformuję, że wszystkie tury będą się odbywać w ściśle określonym czasie, którego my będziemy pilnować i będziemy w tym konsekwentni i powiem bezwzględni. Żeby potem nie było zarzutów, że ktoś mówił 10 sekund mniej, ale ktoś więcej. Państwo natomiast tutaj, uczestniczący bezpośrednio w debacie, ale także ci, którzy nas oglądają przed telewizorami, będą mogli swoje poglądy wyrazić przy pomocy SMS-ów. Numery tych SMS-ów i treść tych SMS-ów będą, numery telefonu i treść tych SMS-ów będą się pokazywać cały czas na pasku, na dole ekranów. I będą Państwo mogli również na bieżąco śledzić wyniki Waszego głosowania. Dodam jeszcze, że całkowity dochód z tej akcji, cały dochód telewizji ASTA zostanie przekazany na cel charytatywny. Beneficjentem będzie Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko. A że akcja trwa już od jakiegoś czasu, poproszę wyniki o wyświetlenie, poproszę naszych kolegów realizatorów o ich wyświetlenie. Dotychczas głosy naszych mieszkańców kształtują się następująco. Chwila oczekiwania. No muszą być emocje. Szanowni Państwo, na pana Krzysztofa Czarneckiego swój głos poparcia wyraża 94,12% mieszkańców, ludzi, którzy wzięli udział w naszej sondzie. Na panią Ewę Dopieralską jest to 5,88%. Ale te wyniki oczywiście się mogą zmienić i być może zmienią się już w trakcie tej debaty albo zaraz po niej. No i zaczynamy debatę. Czas na pierwszą rundę, czyli jak powiedział Adam, będzie to prezentacja kandydatów, ich programów, ich pomysłów. Musieliśmy jakiś klucz wybrać. Postanowiliśmy, że jako pierwszy będzie się wypowiadał przedstawiciel, w tym wypadku przedstawicielka komitetu, który został wyżej zarejestrowany przez PKW. Dodam, że na tą prezentację każdy z kandydatów będzie miał 3 minuty. Jeżeli poproszę to zegar, żeby koledzy wyświetlili. Mamy zegar. Jeżeli możecie panowie, to czas start. Proszę bardzo, panie Dopieralska. Szanowni Państwo, w ustawie o samorządzie gminnym napisane jest, że to mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Jako burmistrz będę wsłuchiwać się w to, co mówią mieszkańcy naszego miasta i gminy. Będę prowadzić dialog, w którym osiągnięty będzie kompromis w sprawach trudnych, lecz niekiedy koniecznych dla rozwoju naszego regionu. Jako burmistrz będę wspierać oddolną przedsiębiorczość, pomagając chcącym założyć własną firmę oraz tym, którzy już ją prowadzą w rzeczach, które będą dla nich trudne. Powołam społeczny zespół doradczy złożony z głównych płatników podatku gminy po to, aby na bieżąco być zorientowanym w życiu gospodarczym. Jako burmistrz wraz z nowo powstałą radą ustalam priorytety do realizacji w strefie społecznej, ekonomicznej i komunalnej. Jest to potrzebne, aby obrać dobry kierunek dla rozwoju naszej gminy.
Będę także wspierała i motywowała nowych radnych do tego, aby organizowali oni samorząd lokalnie, w granicach swoich okręgów, aby decyzje podejmowane przez nich nie były oderwane od oczekiwań mieszkańców. Jako nowy burmistrz zajmę się przygotowaniem do tak dużej inwestycji, jaką będzie kanalizacja miejsc jeszcze nieskanalizowanych w naszym mieście i gminie. Instytucja burmistrza posiada funkcję wykonawczą. Rada Miejska posiada funkcję ustawodawczą. Obie te funkcje są nierozerwalne i powiązane ze sobą. Jako burmistrz będę przestrzegała prawa, ponieważ jest to bardzo ważne. Ważne jest także to, że prawo musi być wszystkie równe dla wszystkich. Nie zapomnę także o miejscach rekreacji dla młodzieży. Zamierzam stworzyć w partnerstwie publiczno-prywatnym salę kinową oraz wyczekiwany od dawna w naszym mieście skatepark. Jako mama dorastających dzieci wiem, że jest taka potrzeba. Dołożę wszystkich starań, aby na wsiach ożywić sale wiejskie i stworzyć w nich swojego rodzaju wiejskie ośrodki kultury integrujące młodzież ze starszym pokoleniem. Jako burmistrz wprowadzę w życie budżet obywatelski. Budżet taki pozwoli mieszkańcom naszej gminy decydować o tym, jakie zadanie jest dla nich najważniejsze. Chciałabym, aby mieszkańcy bardziej byli zaangażowani w to, co nazywamy dobrem wspólnym. Proszę Państwa, jako kandydat na burmistrza chciałabym zapewnić Państwa, że jestem merytorycznie przygotowana do wykonywania tej funkcji. Wykształcenie wyższe finansowe pozwala mi na zrozumienie niekiedy zawiłych kwestii finansowych związanych nad nadzorem projektów na pozyskanie finansowania zewnętrznego, ale także daje mi możliwość pełnego oglądu finansów naszej gminy. Obecnie, aby pogłębić swoją wiedzę, jestem na drugim roku studiów magisterskich na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku administracja samorządowa. Jako burmistrz wprowadzę nową jakość do ratusza poprzez otwartość mojej osoby na ludzi. Lubię rozmawiać z ludźmi, lubię ich słuchać. Proszę Państwa, głos oddany na mnie to inwestycja w lepsze jutro. Dziękuję. Dziękuję pani za dyscyplinę. Poproszę o ustawienie powrotne zegara. I teraz pan Krzysztof Czarnecki. Czas start, prosimy bardzo. Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dobry Pani Ewo, dzień dobry Panom redaktorom. Muszę powiedzieć, że półtora roku temu bliżej Pani Ewy siedziałem. Dzisiaj żeście mnie oddalili trochę, no ale trudno. Wasza decyzja. Proszę Państwa, półtora roku temu tu była w tej sali debata, półtora roku temu zostałem wybrany na burmistrza Trzcianki i półtora roku temu musiałem się zmierzyć z problemami, które zastałem. A zastałem bardzo dużo problemów. Po pierwsze, nie bilansował się budżet gminy Trzcianka. Po drugie, brakowało około 1,5 miliona środków na oświatę. Trzeba było 1 milion zobowiązań z roku 2012 zapłacić z budżetu roku 2013. Na to nałożyła się sytuacja likwidowanej spółki OSIT w Trzciance. Na to nałożyło się wprowadzenie ustawy śmieciowej w życie. No i oczywiście na to nałożył się największy problem samorządu trzcianeckiego. To jest spór i konflikt i kłótnie między organem wykonawczym, burmistrzem, a Radą Miejską Trzcianki. Ten pierwszy okres, ten pierwszy rok to był rok wytężonej pracy, rok do prowadzenia do stabilizacji budżetu gminy Trzcianka, rok do wyprowadzenia i zamknięcia procesu likwidacyjnego spółki OSI w Trzciance, rok do spłacenia wszystkich zobowiązań i zadań. Jako Rada Miejska łącznie z burmistrzem zacząć współpracę i podejmować wspólne decyzje. I oczywiście rok następny to jest rok, gdzie już 2014 mamy, gdzie realizujemy bardzo dużo inwestycji. Inwestycji, które zrealizowaliśmy i są w trakcie realizacji, jak i też w następnym roku będą prowadzone, realizowane inwestycje, które były zaplanowane na lata późniejsze, a przetargi odbywają się w obecnej chwili. I proszę Państwa, ten cały problem, który tkwił w Trzciance, on został rozwiązany. Gmina została przygotowana do pozyskiwania środków unijnych do programu 2014-2020. Jak i też muszę powiedzieć, że program wyborczy, który został stworzony, to jest program wyborczy idący naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców. Będziemy mogli tutaj udowadniać, że te nasze programy są w pewnym etapie zbieżne, co w późniejszym części programu na pewno będzie wynikało. Natomiast proszę Państwa, zacząłem się wsłuchiwać w mieszkańców Trzcianki. Mieszkańcy Trzcianki składają swoje pisma, petycje,
składając swoje oczekiwania, to powoli zaczęło być realizowane. One nie były dużymi inwestycjami, ale zauważonymi i potrzebnymi. Jak i też zwróciłem się do mieszkańców Trzcianki o to, aby swój kierunek rozwoju mogli przelać na dokument i przekazać do Urzędu Miejskiego. I to jest, proszę Państwa, ta teczka. Dziękuję Panu, Panie Burmistrzu. Niestety Pana czas minął. Przepraszam, mamy problemy techniczne. Wymienimy mikrofon. To taka sytuacja, którą muszę załatwić najpierw, zanim przejdziemy do drugiej rundy, proszę Państwa. A ta druga runda to będzie konfrontacja, no tak to nazwę, pomysłów, poglądów, programów, pytań, odpowiedzi kandydatów, czyli Pani Ewy Dopieralskiej i Pana Krzysztofa Czarneckiego. Na zadanie pytania każdy z kandydatów ma 30 sekund. Na odpowiedź każdy z kandydatów ma 2 minuty. I później tyle samo czasu zadający pytanie będzie mógł polemizować, czyli będzie mógł powiedzieć ad vocem, czyli 30 sekund, 2 minuty i 2 minuty. W tej rundzie jako pierwszy odpowiada Pan Krzysztof Czarnecki, dlatego Panią Ewę Dopieralską poproszę o zadanie pytania. Czas start. Panie Burmistrzu, cały czas mówi Pan, że będzie tak, że Pan, tak jak i ja, pozyskiwał zewnętrzne środki na inwestycje w naszej gminie. W wieloletnim planie finansowym także wyczytałam, że już Pan zaciągnął kredyt na 3 miliony złotych. Proszę powiedzieć mi w takim wypadku, bo to jest bardzo ważna informacja dla inwestorów, którzy będą mieli, i dla kredytów, które będziemy musieli uzyskać, jaki mamy rating nasza gmina, jaki posiada, tak? Bo to jest bardzo ważna informacja. Znaczy, chciałbym usłyszeć, o jakim Pani kredycie mówi, 3 miliony złotych. Wyczytałam, że to jest na bieżącą działalność, na bieżący deficyt budżetowy, tak? Dobrze wyczytałam chyba, tak? No muszę Panią sprostować. W tym roku po raz pierwszy, ja nie pamiętam, ale w tej kadencji na pewno corocznie był zaciągany kredyt na wydatki bieżące. W tym roku nie zaciągnęliśmy ani złotówki. Ani złotówki kredytu na wydatki bieżące nie zaciągnęliśmy. I to, co powiedziałem, z całą świadomością polityka finansowa została wyprowadzona do takiego stanu, że gmina nie musiała zaciągać kredyty na wydatki bieżące, żeby spłacić wszystkie zobowiązania, żeby dochody bieżące bilansowały się z wydatkami bieżącymi z myślą o perspektywie 2014-2020. I to, proszę Państwa, jest bardzo ważne, chcę podkreślić, ponieważ gmina Trzcianka jest tak przygotowana, że może naprawdę realizować inwestycje wielomilionowe, ale może realizować pod jednym warunkiem: zgody, współpracy i porozumieniu. Dziękujemy. Czas start, polemika. Proszę o zegar. Więc to, co wyczytałam na ten bieżący deficyt budżetowy, to te 3 miliony, to rozumiem, że nie było w tym roku, czyli... Jeszcze raz powtarzam, ani złotówki kredytu na wydatki bieżące w roku 2014 budżet gminy Trzcianka nie zaciągnął. Są radni na sali, mogą potwierdzić lub zaprzeczyć. A deficyt budżetowy tam na 1 800 000, to z czego będzie pokryty? Proszę Państwa, my mamy w tym roku dochody, wykonujemy bardzo dobrze. Dochody już mamy przekroczone o 100% i te dochody zbilansują wszelkie różnice w budżecie do końca roku i naprawdę to będzie budżet, tak jak w ubiegłym roku zrealizowaliśmy wszystkie zadania, które mieliśmy wpisane w budżecie i nie trzeba było wykreślać, jak było w latach poprzednich, w tym roku na ostatniej sesji Rady Miejskiej Trzcianki dołożyliśmy 350 tysięcy złotych na następne realizacje inwestycji. Czyli mamy budżet wykonany w całości i jeszcze mamy rezerwę finansową, którą możemy przeznaczyć na inwestycje, które były zaplanowane rok 2015. Wykonujemy, ogłaszamy przetarg już w tym roku. Czyli rozumiem, że rating gminy Trzcianka nie jest wyliczony, o które pytałam. No nie chcę się powtarzać. To wszystko, tak? Możemy zatrzymać czas. Ja mam taką prośbę, my będziemy, bo zapomnieliśmy, to był nasz błąd, będziemy mówić start i wtedy będzie uruchamiany zegar, żeby też to było uregulowane. Także za to niedopatrzenie przepraszam. Teraz będzie pytał Pan Krzysztof Czarnecki. Mamy zegar ustawiony, 30 sekund, czas start. Proszę Państwa, oglądałem placówki oświaty w Trzciance i dzięki poprzednikowi, dzięki Panu Piotrowi Biruli, dzięki Radzie Miejskiej w Trzciance mieliśmy przygotowany projekt techniczny termomodernizacji szkoły numer 2.
Złożyliśmy go do Jessica, otrzymaliśmy kredyt preferencyjny, realizowaliśmy zadanie termomodernizacji szkoły numer 2 i gimnazjum numer 2. Została wyremontowana sala w Trójce. Przymierzamy się do termomodernizacji jednostek oświatowych na terenie pozostałej gminy. Już kończę. I teraz chciałem zadać pytanie pani Ewy. Czy dobry to był ruch? I czy to należałoby inaczej wykonać, czy podejść do tematu termomodernizacji i remontu obiektów oświatowych? Nie, no oczywiście jest to jak najlepszy ruch, jeżeli chodzi o termomodernizację, ponieważ oszczędza to i ogrzewanie, oszczędza też komfort nauczania jak najbardziej. No i tutaj jeszcze do zmodernizowania, z tego co się orientuję, została szkoła podstawowa w Łomnicy, później przedszkole numer 1, przedszkole numer w siedlisku, tak, przepraszam, jeszcze o wioskach, przedszkole numer 1, przedszkole numer 3, z tego co się orientuję, tak, i jeszcze jedna jest przedszkole 4, jest ten numer chyba na Mickiewicza, to jest, to się to nie znam teraz dokładnie, w każdym razie jeszcze jest dużo pracy do zrobienia, ale na pewno to pozwoli zaoszczędzić wydatki związane no, na utrzymanie oświaty. Jak najbardziej popieram. Tak, i tutaj właśnie chcę wskazywać, że te programy są zaraz, panie burmistrzu, nasze w miarę zbieżne, ponieważ... Aha, kontra? No pytanie ja nie mam kontra, odpowiedź... pani Ewa potwierdziła, czyli jesteśmy... Zgadzamy się w tej kwestii. Proszę zatrzymać zegar. Proszę zatrzymać zegar. Ja mam do pana burmistrza dwie prośby. Po pierwsze, żeby pan się jednak trzymał czasu, bo pan już po raz drugi przekroczył czas, co jest nie fair w stosunku do kontrkandydata. A po drugie, no, korzystajmy z tych pytań. Jest pytanie, jest odpowiedź. Jeżeli czasu zostaje, no to po prostu tak, albo pytanie było tak zadane, albo odpowiedź była satysfakcjonująca i sprawnie zadana. A teraz będzie pan... Teraz zadaje pytanie tak pan jest. Krzysztof Czarnecki, natomiast ja mam do państwa prośbę, korzystajcie z naszego czasu antenowego. Teraz pytanie ja zadaję. Nie. A odwrotnie. Odwrotnie, zmieniamy kolejność. Teraz zadaje pan Krzysztof Czarnecki pytanie, ale zanim proszę wykorzystywać nasz cenny czas antenowy, on jest dla państwa, on jest dla naszych widzów. Bardzo proszę, panie Krzysztofie. Start. W ubiegłym roku z funduszów alkoholowych pozwoliliśmy sobie wybudować w parku 1 maja siłownię zewnętrzną, jak i też taka pokazała się siłownia nad jeziorem. Wskazuje to na to, że chcę uaktywnić wypoczynek naszych mieszkańców i chciałbym się dowiedzieć tutaj od pani, czy te środki, które były z funduszów alkoholowych przeznaczone na te cele, one były dobrze wydane czy źle? No oczywiście, że dobrze, tak? No inaczej nie mogę przecież powiedzieć. Aczkolwiek jeszcze wioski czekają na te, no się może nie tyle co na siłownia, na place zabaw, tak? Też można by było pozyskać takie fundusze. No jest to szczytny cel jak najbardziej. No tutaj tylko jeszcze by należało dopracować Park 1 Maja o poręcze, bo starsi ludzie no tutaj bardzo narzekają, że po schodach ciężko się wchodzi, zwłaszcza jak, no podejrzewam, jak będzie zima, będzie ślisko, to będzie jeszcze gorzej, ale jak najbardziej, no nie mogę powiedzieć, że nie. Ma pani jeszcze półtorej minuty? Nie, no ja się tutaj z panem burmistrzem zgadzam, jak najbardziej. Rozumiem. To teraz zatrzymajmy czas, 2 minuty dla pana Krzysztofa Czarneckiego, zgodnie z naszym programem. No tak, to nie odpowiadam za to, czas start. Muszę powiedzieć, zadałem to pytanie pani Ewie, ponieważ to był bardzo duży problem. Przewodniczący Komisji Alkoholowej, jak i członkowie, nie chcieli bardzo przeznaczyć tych środków na ten cel. Przekonywałem Radę Miejską Trzcianki. Przeznaczono te pieniądze i to zostało wykonane i nasi mieszkańcy się z tego cieszą. Co do poręczy, mam tylko jedną uwagę, żeby do muszli koncertowej przy ścianie bocznej wykonać poręcz, ponieważ starsi, którzy występują, mają problem z wejściem, natomiast przy schodach są poręcze. Jak i też, tak, są poręcze, jak i też muszę powiedzieć, że po raz pierwszy od dłuższego czasu... Od ulicy Sikorskiego nie ma chyba poręczy. Są. Tak, środkowa, tak, jest, ale są. Też, proszę państwa, wymogi budowlane, to nie jest tak, że ja wymyśliłem, to projektanci zaprojektowali. Natomiast muszę powiedzieć, że po raz pierwszy poprosiłem przewodniczącego Komisji do Spraw Społecznych, aby osoby niepełnosprawne na wózkach zaprosił do parku 1 maja i żeby te osoby określiły, jaki kąt najazdu ma być w parku, żeby mogli się poruszać. Muszę tu państwu powiedzieć, bo gdzieś na forach internetowych była informacja, że schody rozbierano, tego tak rozbierano, bo wykonawca poprzedni to
już go nie ma, już upadł, także potrąciliśmy mu stosowną kwotę, za te pieniądze mogliśmy te schody wykonać z granitu, jak i też one były jeszcze raz poprawiane, ponieważ te osoby niepełnosprawne faktycznie wskazały wysokość poręczy i formę najazdu, tak żeby płynnie mogli na wózka się poruszać w parku. Dziękujemy. Proszę o zatrzymanie zegara. No i zgodnie z naszą konwencją, jak się zegar pokaże, będzie zadawać pytanie pani Ewa Dąbrowska. Jeżeli koledzy są gotowi, to start. Panie burmistrzu, ja w swoim tutaj programie wyborczym bardzo duży kładę nacisk na budżet obywatelski. Czy będzie pan chciał wprowadzić taki budżet obywatelski, no na przykład w przyszłej kadencji? Momencik, panie burmistrzu, proszę poczekać. Proszę bardzo. Ale nie, to nie 15 minuty. Sekund, to ma być 2 minuty. Mamy zegar, koledzy są pewnie gotowi, więc czas start. Przepraszam, to są nerwy i emocje. Muszę powiedzieć to, co w tej pierwszej części mojej wypowiedzi mówiłem. Zwróciłem się do mieszkańców Trzcianki. Do tego czasu nie było. Została wypuszczona informacja z prośbą, aby elektronicznie, e-mailami, pisałem mnie, czy też do działu promocji zgłaszali swoje oczekiwania, uwagi dotyczące kierunków rozwoju gminy Trzcianka, jak i też potrzebnych inwestycji, które należałoby w pierwszej kolejności wykonać. I to, co powiedziałem, ta teczka, która tutaj jest, przyniosłem tą teczkę, ponieważ jest to bardzo cenna informacja dla radnych Nowej Rady Miejskiej Trzcianki. Ja sobie pozwoliłem na ostatniej sesji polemizować z przewodniczącym Komisji Gospodarczej, który chciał jeszcze, aby ta Rada przyjęła wieloletni plan inwestycyjny, polemizować, żeby się wstrzymał, żeby faktycznie nowa Rada mogła się zapoznać, wczytać się i przy podjęciu bardzo ważnej decyzji na 2014-2020 z całą świadomością mogła wybrać te cele, które społeczeństwo nasze oczekuje i możliwości budżetowe realizacji tych zadań. I dlatego to jest taki pierwszy symptom wyjścia w kierunku naszego społeczeństwa. Po drugie, to co powiedziałem też i zasygnalizowałem, takie zejście do Biedronki, schody, przejście między Fabryczną a ulicy Matejki, poręcze przy wejściu do kościoła, to są takie sygnały, ja już tych wszystkich rzeczy do końca nie pamiętam, tak zejście do Dolinki, ogródków działkowych, to są takie sygnały, co mieszkańcy zgłaszali i muszę powiedzieć, po krótkim okresie czasu do Rady Miejskiej się zwracałem o przekazanie niedużych kwot, bo to były kwoty 10, 15 czy 20 tysięcy i te zadania były realizowane. Czyli jest to pierwszy symptom, że ze społeczeństwem Rada Miejska Trzcianki i burmistrz współpracuje. Ładnie, w czasie się pan zmieści. Poczekajmy, panie Ewo, na zegar. Jest, mamy zegar. Teraz. Jest zegar, nie, 2 minuty musi być, halo. Teraz tak jest 2 minuty. Koledzy są gotowi. Proszę bardzo, czas start. No tylko budżet obywatelski polega na tym, że no pewna kwota jest przeznaczana z góry, tak, na zagospodarowanie przez społeczeństwo, na przykład na początek, delikatnie robiąc, może to być na drobne inwestycje, więc tutaj, co pan burmistrz przedstawił, jak najbardziej jest to dialog ze społeczeństwem, który jest robiony. No budżet obywatelski ma troszeczkę inne założenia, tak, czyli musi pan przeznaczyć kwotę wolną do rozdysponowania przez społeczeństwo. Na przykład na inwestycje, tak? Czyli mamy pulę, no i teraz decydujemy wspólnie, co dla nas jest ważne, tak? No tutaj, ale jak najbardziej jest to dobry początek, tak jak pan burmistrz powiedział. Dziękujemy bardzo, prosimy o 30 sekund. I teraz pytanie będzie zadawała pani Ewa Dopieralska. Mamy zegar, czas start, proszę bardzo. Panie burmistrzu, prosiłabym o wyjaśnienie, ponieważ deklarował pan, że efektywnie stara się pozyskiwać inwestorów. No niestety promocja naszej gminy na tą chwilę nie za bardzo mocno pracuje. Nie było nas na targach gmin, nie było nas ostatnio na Tour Salon w Poznaniu, gdzie promował się bardzo mocno Czarnków. No prosiłabym powiedzieć, dlaczego tak troszeczkę zaniedbujemy tą promocję naszego regionu. Pytanie padło, poczekajmy na zegar. Czas start, mamy 2 minuty, proszę bardzo.
To jest, proszę Państwa, bardzo trudne pytanie, ponieważ przez ostatnie kilkanaście lat gmina Trzcianka nie brała udziału w targach. Nie chcę się wypowiadać za poprzednika. Natomiast ja doszedłem do wniosku, poprzez to, że jesteśmy wpisani w współpracę między Trzciankowem a Trzcianką jako powiat, jak i te z lokalną grupą działania, te promocyjne sprawy wtedy, kiedy Trzcianków jako powiat się wystawia, czy też lokalna, nasze promocyjne gadżety, jak i informacje są przedstawiane. Natomiast ja doszedłem do wniosku, że jesteśmy gminą, jaką jedno z wielu jest w Polsce. Możemy przedstawiać nasze ulotki, ulotki dotyczące wartości, walorów naszej gminy, ale one będą jednych z przeciętnych. Natomiast aby dobrze się wstrzelić, dobrze zapromować gminę, musi gmina mieć swój produkt. I takim pierwszym produktem, którym moglibyśmy się już chwalić, to jest park ryb słodkowodnych. Drugim produktem to jest niedawno oddana hala do tenisa, do kortu ziemnego, jak i też obiekty sportowe, które zostały wyremontowane i jeszcze nie dokończone. I teraz jeszcze musimy kilka produktów, których podnosiłaby wartość naszej gminy. Mówię tutaj o zagospodarowaniu dolinki, o wybudowaniu boiska pełnowymiarowego do lekkoatletyki, jak i też poszerzenia bazy ścieżek pieszo-rowerowych, połączenie pętli wszystkich jezior. I to jest produkt, którym dopiero możemy się chwalić. I wtedy faktycznie, a sądzę, że kiedyś będziemy w Radzie razem, warto przekazać duże pieniądze i warto promować, bo wtedy na pewno będą do nas przyjeżdżać ludzie. Dziękujemy. Momencik, jeżeli pani pozwoli, chwileczkę czasu kolegom na ustawienie zegara. Proszę. Nie mam żadnych tam polemiki. Czas start. Nie ma polemiki? Nie. W takim razie zatrzymujemy zegar. Zatrzymujemy zegar. Proszę o 30. Ja tylko trochę się dziwię, że Państwo nie korzystacie ze swojego czasu, no ale wasza oczywiście sprawa, wasza wola. Teraz będzie zadawał pytanie pan Krzysztof Czarnecki. Mamy 30 sekund. Proszę bardzo, czas start. Wykonaliśmy trochę ścieżek pieszo-rowerowych. One się pokazały na terenie naszego miasta, jak i część troszeczkę, może w mniejszym zakresie, pokazuje się na terenie gminy Trzcianka. Chcemy wybudować pętlę łączącą wszystkie jeziora, jak i też wzdłuż drogi wojewódzkiej od Trzcianki do siedliska, jak i też są pomysły od Trzcianki do Obornik, budowę ścieżki pieszo-rowerowej. To są dość poważne inwestycje, dość kosztowne inwestycje, ale chciałem się tu pani czy Ewy dopytać. Panie burmistrzu, ale czas dobiegł końca. Tylko dopytać, czy jest za tym, czy przeciwko. Aha, no. Nie, no jak momencik pani, bo przepraszam panią bardzo, ale jest trochę chaosu, widzę, ale mam nadzieję, że to wszystko gdzieś tam. Ale już mamy. Przejdzie. Jest dwie minuty, czas start. Jak najbardziej ścieżka jest potrzebna do siedliska. Myślę, że warto też połączyć te jeziora. No mamy trochę tych jezior, czyli jako teren turystyczny, aczkolwiek rozmawiając z panią sołtys Stowna, mówiła mi tam, że na swoich terenach Natura 2000 nad Notecią mamy też bardzo piękne tereny, w których moglibyśmy tam także zainwestować. No tutaj niestety jako gmina już bez połączenia środków, ewentualnie z pozyskaniem zewnętrznych środków, ale jak najbardziej połączenie w pętle ścieżek rowerowych przyczyni się do większej turystyki. No i tak jak mówiłam, no jeszcze należy pomyśleć nad Białą, bo z Białej też jednak dużo ludzi korzysta rowerowo, tak? Czyli siedlisko Biała, największe wioski w gminie powinny być połączone taką ścieżką pieszo-rowerową. Jak najbardziej zgadzam się znowu z panem burmistrzem. Chciałaby pani coś do tego dodać? Nie. Dziękujemy. Zegar proszę ustawić na kolejne dwie minuty. Proszę bardzo, pan Krzysztof Czarnecki. Czas start. Chciałbym się od pani Ewy... Pytanie. Nie, to nie jest pytanie, to jest polemika. Przepraszam. Pan... Tak, zadałem to pytanie z całą świadomością pani Ewy, ponieważ to nie są pieniądze małe, to są duże pieniądze. Pieniądze, gdzie trzeba będzie w pewnym etapie usiąść i zadecydować, co jest ważniejsze. Czy kanalizacja, czy droga, czy remont obiektu
na przykład komunalnego, czy te ścieżki pieszo-rowerowe. Ustawienie priorytetów, tak jak mówiłam. Tak, i tutaj właśnie jest bardzo ważna współpraca między organem wykonawczym a Radą Miejską Trzcianki, jak i też przygotowanie tak zwanego gruntu dobrej współpracy między gminą a zarządami dróg. Ja muszę powiedzieć, że pochwalić się mogę, tak? Że w tym roku po raz pierwszy od kilku chyba lat jako gmina Trzcianka współpracujemy z Wojewódzkim Zarządem Dróg i Powiatowym Zarządem Dróg. My im przeznaczamy nieduże może pieniądze, po 50 tysięcy złotych. Oni dodają swoich środków nie mniej niż 50 tysięcy złotych i zaczynają się pokazywać na terenach wiejskich inwestycje, które prawdopodobnie nie byłyby zrealizowane. I ja sądzę, że to jest ten symptom, że też ich przygotujemy do tego, aby oni przy tych drogach wojewódzkich, przy tych drogach powiatowych zaczęli z nami współpracować i żeby też te środki przeznaczali na budowę ścieżek pieszo-rowerowych. To nie jest na najbliższe 4 lata, tylko troszeczkę dłuższy horyzont czasowy, wiadomo przecież. Dlatego mówię, najważniejsze ustawienie priorytetów przez Radę i wtedy konsekwentna ich realizacja. To rozumiem, że wyczerpaliśmy to w tym momencie czas. Teraz ja poproszę o kolejny zegar, znów 30 sekund. I pytanie zadaje pan Krzysztof Czarnecki, odpowiada pani Ewa Dopieralska. Chciałem się dowiedzieć, jakie są u pani priorytety budowy dróg na terenie miasta i na terenie wsi? Momencik, bardzo panią przepraszamy, ale no to trochę musi potrwać. Już mamy czas start. No z tego, co się orientowałam, na wioskach bardzo zaniedbane są drogi, tak? Więc na przykład w Białej, na górne osiedle, tam gdzie mieszka no, trochę tych ludzi, droga jest bardzo w złym stanie, więc na pewno to by musiał być no, oczywiście zatwierdzony przez Radę, tak? No tutaj burmistrz sam decydować też, może jedynie zaproponować Radzie, więc jak najbardziej. Drogi dojazdowe, tak? Drogi gminne typowo, myślę, że też są do realizacji, no a w mieście cały czas powielam pogląd Platformy Obywatelskiej, że według kolejności powstawania tych dróg, tak, czyli od najstarszych osiedli, które nie posiadają drogi, do tych, które są teraz remontowane. Na pewno to jest horyzont bardzo daleki czasowy, więc wszystkich nie będziemy w stanie zrobić, ale sukcesywnie ustalić, żeby też mieszkańcy wiedzieli, tak, w którym roku mogą doczekać się tej drogi albo w orientacyjnym jakim czasie. No bo samo mówienie nic nie da. Jeżeli to będzie napisane, mieszkańcy też będą się czuli bezpieczniej. Czyli to wszystko, rozumiem. Dziękujemy bardzo, prosimy o 2 minuty. Tak jest. I teraz polemika. Proszę Państwa, to jest... Proszę Państwa, to jest dość poważny temat i bardzo trudny temat, ponieważ sama nazwa drogi i to jest cenie, jaka to jest droga inwestycja. I proszę Państwa, co do obszarów miasta, to mamy wypracowany plan działania. On ma zrozumienie w Radzie Miejskiej Trzcianki, czyli realizowanie budowy utwardzenia dróg na ulicach Kwiatowych, to jest w kierunku Łomnicy, jak i też tutaj Jarzębinowej, Olchowej, to jest w kierunku Fałata, Żwirowej, Lelewela, czyli te drogi, które w miarę mają uzbrojenie w infrastrukturę techniczną i to będzie w najbliższym okresie 4 lat na pewno wykonane. Natomiast zaczyna się problem co do dróg gminnych i tutaj jest temat dość poważny. Po pierwsze, jako gmina chyba po raz pierwszy złożyliśmy wniosek w tym roku, tak zwane schetynówki, na naprawę drogi od drogi 180 do drogi Rychlika, drogi powiatowej, bo zawsze jest priorytetem połączenie drogi niższego szczebla z kategorią drogi wyższego szczebla. Natomiast pozostałych dróg niestety nie mamy takich, że moglibyśmy korzystać ze środków schetynówek i tu czekamy na jakąś rezerwę z obszarów rolnych i tutaj przygotowujemy gminę po to, żeby przez najbliższy okres czasu co roku 1 kilometr drogi powstawał na obszarach wiejskich. Materiał już jest złożony, co też do tego czasu nie było. Już w tym roku zakupiliśmy około 2,5 tysiąca ton materiału. W następnym roku pokaże znowu się 2,5 tysiąca ten materiału i wtedy Rada Miejska usiądzie, a mamy zgłoszone przez sołtysów potrzeby, też między innymi jest górne podwórze z Białej i będziemy podejmować decyzję, które ulice w pierwszej kolejności, ale i miasto,
i wieś powinna być zadowolona. A jaki będzie priorytet? No, ale niestety to... czas wyczerpany, ale ma pani, teraz będzie pani zadawać pytania, więc no jeżeli zrezygnuje pani z innego, może pani dalej to kontynuować. Mamy zegar wyzerowany, pani Ewa Dopieralska, 30 sekund, pytanie, czas start. No to teraz kontynuuję moje, tak, dalej o tych drogach, czyli jeżeli chodzi o wioski, no bo miasto jakoś tam mamy poukładane i wiemy, tak? Więc teraz pytanie, jaki będzie klucz do ustawiania, która wioska pierwsza? Myślę, że też będzie warto pomyśleć nad tym, w którym roku będzie gmina w stanie no, położyć na przykład kanalizację. No te wioski, które mają kanalizację, mogą mieć pierwszeństwo w tych drogach, bo wiadomo, już nie trzeba będzie nowej dziury kopać i rozkopywać tej drogi, która istnieje. Więc tutaj co by pan burmistrz zaproponował? Momencik, panie burmistrzu. Mamy zegar, czas start. Przymierzamy się w pierwszej kolejności do dwóch inwestycji, które mogłyby być zrealizowane. To jest w obrębie wsi Biała i w obrębie wsi Siedlisko. Natomiast czerwiec roku 2015 to jest ta data, gdzie będzie wykonany projekt techniczny budowy pętli ścieżek pieszo-rowerowych, jak i jezdni od Trzcianki do Stradunia, od Stradunia do Smolarni, od Smolarni do drogi 180 i od drogi 180 skrzyżowania ze Smolarni do Trzcianki. I wtedy to będzie Rada decydowała, to wtedy będzie wielka dyskusja, czy wchodzimy w budowę tej pętli, czy będziemy sukcesywnie realizować w każdej wiosce co roku odcinki dróg utwardzonych. I proszę Państwa, to nie jest 1 000 000 zł, 2. To jest inwestycja rzędu około 15 milionów złotych, które trzeba będzie łącznie z powiatem wspólnie te środki znaleźć. Daj Boże, żeby były pieniądze unijne, co pozwoliłoby na pewno zrealizować to zadanie, a jeżeli nie, no to wtedy trzeba się zastanowić, czy odkładamy to na półkę i realizujemy w poszczególnych wsiach etapy, czy też idziemy w budowę tej pętli. Dziękuję, rozumiem, że to koniec. Poproszę o wyzerowanie czasu. Jest 2 minuty. Czas start, pani Ewa. Ja już rachubę straciłam przez te pytania. Spokojnie, teraz ale teraz czas na polemikę dla pani. Aha, teraz czy na pani polemikę. Czy pani się zgadza z panem Krzysztofem? Nie, no tylko po prostu zrozumiałam, że będziemy jako się rada będzie musiała wybrać, czy robimy pętle, czy robimy drogi w wioskach i tyle. Aha, dobrze, nie ma polemiki. Nie ma. I teraz rozpoczynamy ostatnią turę w tej rundzie. Pyta pani Ewa Dopieralska, proszę o zegar. Mamy zegar, czas start. Panie burmistrzu, no tutaj mamy pierwszy raz okręgi jednomandatowe. No troszeczkę bałaganu powstało z tymi okręgami, bo nie są spójne geograficznie. Zatwierdzając obecne okręgi, był pan radnym jeszcze, więc no proszę mi powiedzieć, co było kluczem do tak niespójnych okręgów wyborczych, jakie mamy na tą chwilę? Dziękujemy bardzo. Proszę 2 minuty zegar, mamy zegar, czas start. Proszę Państwa, okręgi jednomandatowe muszą być uzgodnione z komisarzem wyborczym. Poprzedni burmistrz złożył taką propozycję podziału całej gminy na okręgi jednomandatowe, które nie znalazło zrozumienia w Radzie Miejskiej Trzcianki. Być może nie zostało zrozumiane przez to, że to radni nie mieli na komisjach przedstawione dokumenty, gdzie można by było przeanalizować okręgi, które się, bo muszą się stykać, poszczególne wioski ze sobą, żeby tworzyć wspólny okręg. I poprzez to Rada zawetowała, powołała jakby zespół, który koordynował, od nowa podzielił gminę Trzciankę na okręgi wyborcze. Ja w tym zespole nie byłem. Muszę powiedzieć, się przyznać tutaj, że przespałem ten czas, może w Radzie Miejskiej, bo trzeba było się bardziej szczegółowo zapoznać z tymi okręgami. Rada przyjęła, podzieliła na okręgi jednomandatowe i muszę powiedzieć, jako burmistrz, analizując to, stwierdziłem, że są błędy. I dlatego została wypuszczona do naszych mieszkańców ulotka przed wyborami do Europarlamentu z informacją, gdzie w poszczególnym okręgu mieszkańcy mają podejść i oddać swój głos. I wtedy mieszkańcy zrozumieli, że to ja jako burmistrz podzieliłem gminę na te okręgi. Nie, to Rada Miejska podzieliła i tu się przyznaję, że mogłem się bardziej szczegółowo w to zapoznać. I przyznaję,
i twierdzę, że nowa Rada musi usiąść i od początku wszystkie okręgi przeanalizować i od nowa podzielić okręgi jednomandatowe, tak żeby były styczne, tak żeby mieszkańcy wiedzieli, gdzie mają podejść, jak najbliżej do komisji wyborczej. Dziękujemy bardzo. Już momencik, oddajemy pani głos. Proszę bardzo. Chodzi mi tutaj bardziej o okręgi w mieście, bo jest niesamowity bałagan. W ogóle boję się, że frekwencja będzie bardzo niska w tak ważnych wyborach dla wszystkich, jak wybory samorządowe. No wiem, że na tą chwilę no, pan nie ma żadnego wpływu, aczkolwiek, no tak jak mówiłam, był pan radnym. No ale no cóż zrobić, no tak jest, jak jest i tak musimy to zaakceptować. Rozumiem, że to wszystko na ten temat, tak? Możemy zatrzymać zegar, ustawić na 30 sekund. Mamy 30 sekund. Ostatnie pytanie w tej rundzie zadaje pan Krzysztof Czarnecki. Czas start. Na początku powiedziałem, żeście państwo nas posadzili tak daleko, a nam nie jest tak daleko, tylko jest właśnie blisko. Chciałem państwu poprzez te pytania udowodnić, że te decyzje, które obecnie są podejmowane, te zadania, które są obecnie realizowane, one mają odzwierciedlenie w oczekiwaniach społecznych. Czego pani Ewa nie zaprzeczyła i się ze mną zgodziła, że te zadania należy zrealizować. Mam pytanie. Ja już ten program realizuję i dawno przekazałem mieszkańcom. Pani chyba ulotkę wypuściła, czy nie, bo do mnie nie dotarła. Wypuściłam pani tak. No przykro mi bardzo, ale mam, dam. Momencik. Jak najbardziej. Panie Krzysztofie, no mam prośbę, żeby pan się mieścił w czasie, jednak 30 sekund to jest sporo czasu na zadanie pytania. Jest zegar ustawiony. Proszę. Domyślam się, że było pytanie, pana pytanie czy moje, czy moja odpowiedź? Nie, pani odpowiedź. No bo pytanie nie padło, ale domyślam się, czy będzie kontynuacja w razie czego, tak? Oczywiście, jak najbardziej, no podstawą rozwoju każdego regionu, każdej gminy jest kontynuacja działań poprzednika. Oczywiście, jeżeli to są działania pożądane dla społeczeństwa, więc jak najbardziej kontynuacja i zachowanie tego wszystkiego, co tutaj pan burmistrz przez półtora roku zrobił, jak najbardziej będzie, jeżeli zostanę wybrana. No oczywiście, no tutaj troszeczkę patrzałam na strategię, która została opracowana przez pana burmistrza, czy przez firmę zewnętrzną, nie wiem. No jest to dla mnie strategia jeszcze niekompletna, więc no nie do końca wiem, co jeszcze będzie należało zrobić, bo skończyliśmy na celach operacyjnych, ale jeszcze nie mamy zadań do tej strategii, ale jak najbardziej, no tutaj nie zmienię kierunku działania, bo myślę, że kierunek też jest dobry. Dziękujemy bardzo. Proszę o zegar 2 minuty. Proszę bardzo, polemika. To start, tak. Tak, strategia jest w fazie koncepcji przedstawiona do dyskusji. Ja poprosiłem o wstrzymanie tej dyskusji, bo czekam na nową radę, ponieważ powinni się nowi radni zapoznać ze strategią, nowi radni powinni zapoznać się z oczekiwaniami naszego społeczeństwa i nowi radni powinni ją podjąć. Mówię nowa rada, bo pewnie część będzie starych radnych, ale też będą w tej radzie nowi radni. I muszę, zadałem to pytanie z całą świadomością, ponieważ zadania, które są realizowane, one są realizowane poprzez oczekiwania społeczne, jak i też dawane pod dyskusję poszczególnym komisjom. To nie jest tak, że każdy pomysł jest od razu przez Radę akceptowany. Tutaj pani zadała pytanie, kolejność wieku ulicy i jakby kolejność realizowania zadania. Ja przedstawiłem na Radzie Miejskiej Lelewela, przepraszam, Żwirownię Lelewela, przerzucono mnie z ulicy Żwirowej na Lelewela. Całe szczęście, że środki się znalazły i to zadanie też od razu zostanie rozpoczęte jeszcze w tym roku i wykonane, zakończone w następnym roku. I tutaj, proszę państwa, chciałem właśnie wskazać na to, że te zadania, ten program, który jest przedstawiony i te oczekiwania społeczne, one są zbieżne i niezależnie od tego, jaki będzie komitet, a starałem się powołać komitet Krzysztofa Czarneckiego po to, żeby nie różnić się politycznie, żeby nie było podziałów politycznych, żeby nie było kłótni, niepokojów, żeby było współpraca i porozumienie. Dlatego jest taka nazwa komitetu, w skład którego wchodzą osoby z dużym doświadczeniem i o różnych poglądach politycznych, ale dają gwarancję realizacji tych zadań, jak i też liczę na współpracę ze wszystkimi opcjami politycznymi. Zawsze byłem nastawiony na zgodę i porozumienie i sądzę, że przez najbliższe lata to będzie kontynuowane. Poproszę, czas minął.
To teraz zakończyliśmy, rozumiem, rundę drugą. Pytania kandydatów. Zanim jednak przejdziemy do rundy trzeciej, czyli naszych pytań, moich i Adama, no to jeszcze przypomnę Państwu, że uczestniczymy cały czas w debacie burmistrzowskiej. Wybierać będziecie Państwo burmistrza Trzcianki, a kandydatami są pani Ewa Dopieralska i pan Krzysztof Czarnecki. Ja oczywiście jeszcze muszę przypomnieć, że to nie są wybory tylko na burmistrza oczywiście, że będziemy wybierać radnych gminnych, radnych powiatowych, no i sejmiku wojewódzkiego. I o wszystkich tych wynikach możecie się Państwo, o tych kandydatach, waszych kandydatach, na których będziecie mogli Państwo głosować. Możecie się Państwo dowiedzieć na naszym portalu wybory-asta24.pl i serdecznie Państwa do tego zachęcam. Będziecie mogli przynajmniej sylwetki tych ludzi zapoznać się z nimi, bo jak nasi kandydaci tutaj powiedzieli, są to ważne wybory, kto wie, czy nie najważniejsze, może ważniejsze niż parlamentarne czy eurowybory. My ciągle czekamy na te wyniki, za chwilę je za Państwu, dotychczasowego głosowania, za chwilę je Państwu zaprezentujemy. Dodam jeszcze i przypomnę, że wprawdzie te SMS-y są płatne, ale całkowity dochód telewizji z tej akcji no, zostanie przekazany na cel charytatywny. Będzie to Fundacja Słoneczko, która zajmuje się osobami niepełnosprawnymi. Ja przypomnę jeszcze może zanim te wyniki tutaj nam się pokażą, bo chyba są jakieś kłopoty, tak mi się wydaje, to powiem tak, że za chwilę rozpoczniemy trzecią, ostatnią rundę, w której my będziemy zadawać pytania z Adamem na przemian. Też kolejność się będzie zmieniała. My będziemy mieli również 30 sekund na zadanie pytania i kandydaci będą mieli po 2 minuty. Ale może zanim zaczniemy tą rundę, chciałbym zachęcić naszych telewidzów do wysyłania tych SMS-ów, żeby wyrazić poparcie, ale również wesprzeć fundację, która czyni dobro, akcja charytatywna, także tym bardziej zachęcamy. Tak jak powiedziałem, będzie to Fundacja Słoneczko. No i myślę, że już mogę... A czy ja będę mogła coś jeszcze powiedzieć? Tylko tak na krótko do pana Adama, bo mam taką malutką uwagę. Ale to jak nie będziemy zadać pytanie. Tak. Nie, to taka sugestia moja będzie, tylko takie zapytanie, tak? Nie, no bo tutaj no, chciałabym skorzystać z okazji, bo nie mogłam się spotkać wcześniej z panem Adamem, który to 10 października 2014 roku w swojej gazecie tygodniku noteckim napisał artykuł, w którym, no mogę powiedzieć, no może i obraził moich kandydatów na radnych, tylko chciałam panu listę przekazać i to wszystko, tak? Bo może pan Adam jest niezorientowany, jacy moi kandydaci i gdzie uczestniczą, więc ja tylko przekażę tę listę. Pytania do kandydatów również, jacy są pani kandydaci, ja myślę, że zadamy, także na to będzie czas, jeśli czasu antenowego nam Z całą pewnością będzie do tego okazja, żeby zaprezentować swoich kandydatów i w jaki sposób. Jeśli mamy jeszcze chwilkę czasu na te wyniki, ja zachęcam nasz tygodnik, który jest współorganizatorem tej debaty razem z telewizją Asta, jest otwarty, zawsze można do nas napisać list otwarty, publikujemy, radni do nas piszą, także zachęcam panią również, jeśli pani zechce. Ale spotkaliśmy się po to, żeby polemizował prowadzący dziennikarz z kandydatem, tylko żebyśmy wybrali kandydata. No, mam nadzieję, że to był ostatni zgrzyt tej rozmowy, bo myślę, że do tej pory nie było zastrzeżeń, jeżeli chodzi o przynajmniej uczciwość. Dowiaduję się, mam sygnał, że mamy wyniki, możemy je pokazać. Dodam, że te wyniki są od nas niezależne. Czekamy, no te słupki jeszcze poskaczą. Czy populsują? No więc mamy i muszę powiedzieć, że się zmieniło od początku tej debaty. 78,5%. 57% to SMS-y popierające pana Krzysztofa Czarneckiego, natomiast pani Ewy Dopieralskiej to jest 21,43%, czyli poparcie ludzi oglądających naszą debatę, czy tu na sali, czy w telewizji rośnie. I tym sposobem mamy wreszcie przywilej, żeby rozpocząć rundę ostatnią, w której my będziemy, dziennikarze prowadzący debatę, zadawać pytania.
Jeszcze raz przypomnę, 30 sekund my mamy na zadanie pytania, 2 minuty podobnie jak w poprzedniej rundzie kandydaci na odpowiedź. Z oczywistych względów nie będzie tutaj polemiki, no bo nie naszą rolą jest polemizować z kandydatami. No mamy opisywać i pokazywać rzeczywistość. Pierwsze pytanie będzie do pana Krzysztofa Czarneckiego, zadam je ja, jeśli mogę. Podczas poprzedniej kampanii wyborczej pańskim postulatem było wdrożenie systemu ulg dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy. Dotychczas w Trzciance buduje się, powstały markety, natomiast nie powstały firmy zatrudniające, dające dużo miejsc pracy. Dlaczego tak jest? Co z tymi ulgami? Proszę bardzo, zegar poproszę, 2 minuty. I poproszę o odpowiedź. Proszę państwa, dosłownie w czwartek dostałem informację na temat zmiany zatrudnienia rok do roku na terenie gminy Trzcianka. I muszę państwu powiedzieć, to jest jeszcze przed naborem pracowników do sieci marketów, które powstaje na terenie naszej gminy. Bezrobocie zmniejszyło się o 296 osób. Rok do roku 296 osób przybyło miejsc pracy, a przybyło miejsc pracy w zakładach obecnie istniejących, jak i też w sferze usług. Wynika to z tego, że jako Rada Miejska Trzcianki przyjęliśmy pakiet uchwał o pomocy de minimis, w których i są zwolnienia od powierzchni obiektu, jak i też od ilości zatrudnionych pracowników. I to służy nowo powstających obiektach, które obecnie zakłady pracy budują i korzystają. Jak i też spotykamy się co kwartał z pracodawcami, zapraszam do Urzędu Miejskiego, dyskutujemy jak i o budżecie, o potrzebach inwestycyjnych, jak i o też kierunkach rozwoju czy oczekiwań tych przedsiębiorców. I muszę państwu powiedzieć, że w tym roku nie podnieśliśmy ani o grosz podatków z całą świadomością, nie tego, że nie ma potrzeb, bo potrzeby są na inne cele, można te pieniądze przeznaczyć na inwestycyjne zadania, ale to jest ten nurt, który ma zachęcić do tego, aby jeszcze więcej nowych miejsc pracy mogło powstawać i aby obecne zakłady pracy mogły się rozwijać i aby obecne zakłady pracy zapraszali kooperantów do tego, aby na naszej ziemi powstawały nowe podmioty gospodarcze. Dziękujemy. To teraz ja zadam pani pytanie. Skończyła się kadencja, w której była pani radną. Było się 67. Nie była radna. Nie? To mnie pan proszę spuścić. Nie, szanowni państwo. Nie wchodzi mi pan, nie. Przepraszam, zadaję inne pytanie. Tutaj. Ja się nie gniewam. Jeśli zostanie pani wybrana, jakie będą pani pierwsze decyzje gospodarcze w pierwszym roku? Tak jak powiedziałam, burmistrz ma funkcję wykonawczą, rada ma funkcję ustawodawczą, więc nie będę miała decyzji, tylko propozycje do rady, tak? Czyli będziemy wraz z radą, jako nowy burmistrz, będę chciała ustalić priorytety, o których... Ja pani zadałem konkretne pytanie, jakie to będą priorytety dla pani? Jakie to będą priorytety? Na pewno stworzenie dokumentacji, przygotowanie w ogóle pod inwestycje kanalizy. No, rozmawiając tutaj z ludźmi z wiosek przede wszystkim, ale no w mieście też bardzo głośno się o tym mówi, o kanalizacji deszczowej, na ościeżnych osiedlach także nie ma kanalizy i słychać naprawdę głośno, że potrzebą ludzi jest kanalizacja gminy, no tych miejscowości, które są oczywiście jeszcze nieskanalizowane, ponieważ część miejscowości jak najbardziej, tak jak Teresień, tak jak Radolin, tak jak Biała jest skanalizowana oczywiście, czyli priorytetem będzie moim podjęcie prac nad kanalizacją nieskanalizowaną jeszcze miejscowości w gminie Trzcianka. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. I teraz ja będę zadawał pytanie pani Ewie Dopieralskiej. Poproszę o czas. Jak widzi pani przyszłość trzcianeckiej pomocy społecznej, zwłaszcza w obliczu i w kontekście nowych przepisów zmieniających funkcjonowanie ośrodków? Chodzi o to, że ośrodki pomocy społecznej mają być bardziej aktywizujące, a mniej pomocowe dla swoich podopiecznych. Poproszę o zegar 2 minuty.
I poproszę odpowiedź, czas start. Bardzo mi się podoba praca Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Czarnków. Tam są utworzone dwa stowarzyszenia, które bardzo prężnie pomagają Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Ośrodek zleca też niektóre zadania temu ośrodkowi. No i myślę, że tutaj jak najbardziej otwarcie się na społeczeństwo, więc moim zdaniem też będę zachęcała społeczność do utworzenia takich stowarzyszeń, które będą wspierać i będą jakby część zadań miały przekazane z Ośrodka Pomocy Społecznej na swój statut, tak? No, moim zdaniem jest to bardzo dobre rozwiązanie i sprawdzone w gminie Czarnków na przykład. Skoro mamy jeszcze chwilę czasu, ja bym chciał, żeby pani doprecyzowała, czy dobrym jest ta rola aktywizująca, czy jednak trwająca dalej pomocowa, czy podopieczni przede wszystkim, bo o nich najbardziej chodzi, są gotowi na zmianę funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej? No, czy są gotowi, to nie wiem, tak? Podejrzewam, że chyba nie. Ja zawsze byłam za tym, żeby dać ludziom wędkę, a nie gotową rybę, tak? Więc jak najbardziej aktywizacja, pomoc, wsparcie przy pomysłach, no i pomoc przy szukaniu pracy, jak najbardziej. Dziękuję bardzo. To teraz ja będę musiał zadać pytanie panu, panie Krzysztofie. Tak się składa, że brałem udział w debacie, czas start, w debacie, której został pan, w jednej z debat, po której został pan burmistrzem w wyborach uzupełniających, i pamiętam, że deklarował pan, że nie będzie likwidowania szkół w gminie Trzcianka. No niemniej we wsi Przyłęki, o ile się nie mylę, szkoła została zrestrukturyzowana, przejęło ją stowarzyszenie. No sprytnie pan z tego wybrnął, ale to zostawmy to. Co dalej ze szkołami? Czy przewiduje pan likwidację kolejnych szkół i co pan zamierza zrobić, żeby temu zapobiec? Poprosimy o zegar. 2 minuty, czas start. Proszę o odpowiedź. Muszę powiedzieć, że miesiąc temu otrzymaliśmy z panią burmistrz tablety z podziękowaniem z Fundacji z Nowego Sącza, która wysyłała do tych włodarzy, którzy nie zlikwidowali żadnej jednostki oświatowej na terenie swojej gminy. Nie zlikwidowaliśmy. Społeczeństwo Pokrzywna, przepraszam, Przyłęk się zaktywizowało, utworzyło swoją jednostkę oświatową, tak jak w Rychliku powstała. Poprzednik zlikwidował chyba, o ile pamiętam, w Stobnie szkołę. My nie zlikwidowaliśmy i wręcz odwrotnie, będziemy wspierać i pomagać temu stowarzyszeniu. Będziemy kibicować, żeby naprawdę ta szkoła mogła funkcjonować, ponieważ szkoła na wsi to jest także i też po części jednostka kultury. Czyli nie zlikwidowaliśmy. Faktycznie wykonaliśmy jeden ruch, mówię w liczbie mnogiej, bo zastępca jest przypisany do oświaty, stworzenia ze szkoły podstawowej w siedlisku i z gimnazjum jednego podmiotu gospodarczego. Wybraliśmy dyrektora, jednostka funkcjonuje w tym samym zakresie, jak funkcjonowała, natomiast pozwoliło to nam na pewne oszczędności w budżecie gminy Trzcianka i na tą chwilę, na ostatniej sesji Rada Miejska podjęła uchwałę o zakończeniu pracy Rady Oświatowej, ponieważ system reformy oświaty na terenie gminy Trzcianka się zakończył. Te jednostki, które są, mają rację bytu i mogą funkcjonować. A wręcz jeszcze muszę powiedzieć, że mamy plany, przygotowujemy projekty techniczne na remonty, termomodernizację, przebudowy tych jednostek i przystosowania do XXI wieku. Dziękuję panu bardzo. Czas dobiegł końca, a teraz kolejne właśnie dla pana pytanie wynikające z kolejności. Proszę o zegar. Pan Krzysztof Czarnecki, jeśli ponownie zostanie pan burmistrzem, ilu będzie pan miał zastępców i kto nimi będzie? Proszę o 2 minuty. I proszę o odpowiedź. Może sobie skorzystam z tych 2 minut. Proszę państwa, to jest temat, który zawsze wraca wtedy, kiedy kandydat staje w szranki o burmistrza Trzcianki i wszyscy już mu układają, kto będzie zastępcą,
czym się kto będzie zajmował. Ja się codziennie dowiaduję, że już mam nowego zastępcę. Natomiast kiedyś się zdenerwowałem, przyszedłem, pytam się mojego zastępcy, czy mój zastępca odchodzi z ratusza? Nie, no właśnie, już ma pan odpowiedź. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeśli mamy jeszcze chwilkę czasu, czyli ja bym chciał tutaj doprecyzować, rozumiem, że będzie jeden zastępca. No ja zadałem pytanie, bo mówię, mieszkańcy układają, ja pracuję, jeżeli mieszkańcy ocenią nas, mówię w liczbie mnogiej, czyli mnie jako burmistrza, to oceniają te zastępcę, czyli ten duet oceniają. Dziękuję bardzo. Mamy 30 sekund, to moje drugie pytanie dla pani. O ile sobie dobrze przypominam, bo wracam do tej kampanii, gdzie się poznaliśmy, udzieliła pani poparcia Krzysztofowi Czarneckiemu. No więc co się stało, że dzisiaj pani konkuruje z tym człowiekiem? Tym bardziej, że jak słyszałem dzisiaj podczas debaty, wielokrotnie się pani z nim zgadzała. Prosimy o zegar. I teraz czas start, proszę odpowiedź. No w końcu ktoś zadał mi to pytanie, no bo ja nie wiem, czemu nikt mi wcześniej tego pytania nie zadał, tak? Bardzo dziękuję. Tak, oczywiście, w drugiej turze wyborów poparłam pana Krzysztofa Czarneckiego jak najbardziej, ponieważ rozmawiałam i z jednym kandydatem, i z drugim kandydatem, którzy pretendowali w tamtym czasie do tego stanowiska. No z panem Krzysztofem takie odniosłam wrażenie, żeśmy się dogadali, że część no, moich postulatów będzie także realizowana, które na tamten czas realizowałam. No niestety, no, że pan Krzysztof będzie się konsultował ze mną w decyzjach, które będzie chciał podejmować. No niestety nie doszło do tego. No i niestety, no, żeśmy się jakoś tam później po wyborach pana Krzysztofa Czarneckiego nie dogadali. No i dlatego teraz startuję raz jeszcze. Mamy całą odpowiedź. Tak, dziękuję. Ale dzisiaj się dogadujemy. Dziękuję bardzo. Wyzerujmy zegar. Teraz pytanie będzie zadawał kolega Adam. I będzie zadawał pani. Tak jest, tak jest. Wspominała pani wcześniej o swoich kandydatach, o swoim komitecie i w związku z tym chciałbym zapytać, jaki był klucz wyboru tych kandydatów? Proszę o zegar, 2 minuty i poproszę o odpowiedź. No tak jak już wspominałam, ubadło mnie trochę, jak pan napisał o moich kandydatach, że są raczej, raczej niezaangażowani w życie społeczne i w życie naszej gminy, tak? Więc no tutaj chciałam przedstawić krótką charakterystykę. No klucza nie było. Są to osoby wartościowe, które oczywiście wyraziły zgodę na to, że chcą kandydować, bo no jest to poniekąd jakaś tam odpowiedzialność, jeżeli jakaś osoba decyduje się na kandydowanie. Spośród swoich kandydatów mam osoby, które bardzo, bardzo dużo uczestniczą w życiu i społecznym i wolontaryjnym w Czciance. Na przykład pan Michał Pałasz, to jest kapitan dwukrotnych akademickich mistrzów Polski w szachach. Pan Ireneusz Broda, znany tutaj czcianecki, prowadzący własną działalność gospodarczą, stronę internetową. Pan Arkadiusz Pienkowski też ma doświadczenie, były członek Partii Chrześcijańskiej. Pan Paweł Siejak, uczestniczący w akcjach charytatywnych takich jak Gramy z Sercem, czy Gramy w Krzyżu dla Kuby. Do tego pan Kaj Kubiak, też bardzo wartościowy człowiek, wolontariusz, ma współorganizator też Gramy z Sercem, posiada własną drużynę, organizuje takie happeningi jak oczyszczanie plaż i dna naszych jezior. Pan Wiesław Pawłowski, były radny 5. kadencji, sołtys też 2 kadencji w siedlisku. Pani Wioleta Furmanczyk, wiceprezes Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych Niezwykła Rodzinka, która prowadzi także rodzinę zastępczą. Pani Grażyna Kowalska, były dyrektor Szkoły Rolniczej w Białej, obecnie prezes Caritas oddziału Biała, więc no, szereg ludzi jest bardzo wartościowych no i zaangażowanych w nasze życie społeczne, tak? No i tutaj tylko to chciałam sprostować i bardzo dziękuję za to pytanie. Dziękujemy. Poproszę o wyzerowanie zegara, który się zatrzymał na 16 sekundach do końca czasu. Ale chyba się zmieściło. Na pewno. No ja mam ostatnie pytanie do pana Krzysztofa Czarneckiego.
No pan wybaczy, panie Krzysztofie, ale jest pan urzędującym burmistrzem, zawsze z zasada trzeba bić króla, więc zadam panu takie pytanie, no to, bo tutaj to jest takie pytanie, które się mi nasunęło na myśl przy wysłuchiwaniu państwa dyskusji, debaty. Jak pan zamierza zrównoważyć rozwój miasta i obszarów wiejskich gminy Trzcianka, które, no jak zrozumiałem, są bardzo zaniedbane. Ale chodziłoby mi o jakieś konkretne działania i pierwsze cele, które pan chce wykonać w tym celu. Poprosimy o zegar. Momencik, tak jest. Mamy zegar i prosimy bardzo. Nie wiem, czy zdążę wymienić wszystkie inwestycje, które robimy na obszarach wiejskich. Zacznę może od siedliska, termomodernizacja świetlicy wiejskiej, termomodernizacja przedszkola, idąc dalej, nowa wieś, modernizacja OSP, budowa chodnika przez wioskę, remont świetlicy, ogrzewania w nowej wsi, biała, remont remizy OSP, budowa chodników, budowa oświetlenia do boiska sportowego, budowa wodociągu, Rudka, budowa wodociągu, przeszło 4 km, powstała nowa stacja ujęć wody, w Radolinie powstała nowa stacja ujęć wody, Stobno, rozpisany przetarg i rozpocznie się modernizacja całej szkoły w Stobnie, to jest duży obiekt, budowa chodników, Wrząca, budowa chodników przez Wrzącą, budowa zatoki autobusowej, Łomnica, remont świetlicy wiejskiej, remont sceny, remont obiektu szkoły, mówię tutaj o sanitariatach. I proszę państwa, jest jeszcze wiele drobnych rzeczy, które wykonujemy i po raz pierwszy jako też burmistrz doszedłem do wniosku, że oprócz radnych muszę konsultować się z radami sołeckimi i mamy opracowany cały cykl potrzeb, które należy wykonywać na terenach wiejskich i już zaczynamy wykonywać, to mówię o melioracji, o obiektów i naszych, jak i też obiektów nienależących do gminy Trzcianka, o zbieraniu materiałów, o profilowaniu dróg, o wytyczeniu głównych dróg. Natomiast przymierzamy się do kanalizacji, ale kanalizacji to jest taki dłuższy temat, który by wymagał poszukania źródła dofinansowania, ponieważ skończył się program dla gminy Trzcianka aglomeracja. Dziękuję za tą odpowiedź. I to jest właściwie już koniec naszej debaty. To było ostatnie pytanie, które chcieliśmy zadać i które padło w tej debacie. Tych, którzy nie oglądali naszej debaty albo ją oglądali z przerwami, bo od półtorej godziny około tutaj rozmawiamy, dyskutujemy. Odsyłam na stronę naszą www.tvasta.pl. Będzie to można ją obejrzeć, będzie można obejrzeć bezpłatnie. No bo wybory i misja telewizji jest najważniejsza, czyli no, tak jak powiedziałem na początku, ta debata miała służyć temu, żeby nasi czy państwa kandydaci na burmistrza Trzcianki mogli się jak najlepiej zaprezentować, a państwo jak najlepiej poznać ich program i pomysły na gminę, na miasto. Przypomnę również jeszcze, zanim przejdziemy, bo zakończymy to oczywiście podaniem wyniku głosowania, ale jak no, to jest jednak technika, musimy chwilę poczekać. Przypomnę jednak, że tego 16 listopada, czyli za tydzień w niedzielę, wybierać będziemy nie tylko burmistrzów, ale również radnych. Warto poznać tych kandydatów, warto zobaczyć, kto to jest, warto zobaczyć, czy ich znacie i czy im ufacie. I to będą radni gminni, powiatowi i ci, którzy będą reprezentować was w sejmiku wojewódzkim, o tyle istotne, że tam są pieniądze unijne i tam trzeba wybrać takie osoby, które będą o te pieniądze walczyć i te pieniądze dla tej gminy zdobywać, najnormalniej w świecie, wyszarpywać czasami, też pewnie będzie trzeba. Te wszystkie informacje o tych kandydatach, których wymieniłem, do tych wszystkich szczebli samorządów można znaleźć na naszym portalu wyboryasta24.pl. Serdecznie państwa do tego zachęcam. No i życzę wszystkim i życzę gminie Trzcianka, żeby te wybory odbyły się
bez incydentów, no i z dużą, jak największą frekwencją, bo to, jak tutaj już padało, nasi kandydaci, bo ja w sumie się już trochę mieszkańcem Trzcianki poczułem, bo mam wielu kolegów, których bardzo lubię z Trzcianki, z wieloma z Państwa się już poznałem, więc jest mi serdecznie miło tutaj być. No i mam nadzieję, że wyniki już są. No właśnie. I oddaję głos Adamowi. Pozostaje nam jeszcze je przedstawić, bo to już naprawdę koniec, ale zanim Państwo je zobaczycie, chciałbym przypomnieć, że całkowity dochód telewizji Asta z tej akcji zostanie przekazany na cel charytatywny. Beneficjentem będzie Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko. I teraz poproszę kolegów... Jeszcze nie, bo ja dostaję sygnał, że jeszcze minuta, więc przypomnę jeszcze po raz kolejny, że tą debatę będzie można oprócz oczywiście strony www.tvasta.pl, czyli internetowej, obejrzeć również w naszej telewizji. Powtórka tej debaty jutro o 10 w naszej telewizji. No tutaj już tylko abonenci telewizji Asta w tym przypadku będą mogli sobie ją spokojnie jeszcze raz obejrzeć, żeby zobaczyć, który z kandydatów no, pokazywał pomysły, program, który Państwu odpowiada najlepiej. Jeszcze 30 sekund muszę mówić. No więc powiem tak. No pan Andrzej już chciał wiedzieć, ile zarobili. No to wszystko idzie. Wszystko idzie na fundację. To jest po prostu tylko technika, która no, pozwala nam tutaj Państwu pokazać, a jednak to trwa. No. A SMS-ów jest naprawdę bardzo dużo, więc jakby to zaangażowanie chyba jednak jest, to dobrze wróży Państwu w nadchodzących wyborach, to znaczy, że ta frekwencja będzie duża i kandydat, który zwycięży i pewnie to się może i zakończy, to się pewnie zakończy w pierwszej turze, no będziecie mieli już swojego burmistrza nowego na następne 4 lata. A ja cieszę się bardzo, że nasza aula w liceum ogólnokształcącym w Trzciance była wypełniona i jest wypełniona niemal do ostatniego miejsca. Także nasza telewizja i nasz tygodnik przyciągnęła naprawdę wielu mieszkańców. I czy już mamy wyniki? Tak, mamy wyniki, czekamy na nie. Państwo je widzą na monitorze. No, ciekawy jestem, jakie one będą. Przypomnę, że z biegiem czasu one się zmieniały. No i znowu się troszkę zmieniły, wprawdzie już nie tak dużo jak za pierwszym, przy drugim podejściu. Wyniki są następujące. 75%, 56% SMS-ów to jest wybór pana Krzysztofa Czarneckiego. 24%, 44% to z kolei SMS-y, które przyszły na panią Ewę Dopieralską. Serdecznie Państwu dziękujemy, Państwu tutaj, którzy przyszli do Auli Liceum Ogólnokształcącego za udział w debacie. Państwu dziękujemy, panu kandydatom również za udział w debacie, za zaufanie do nas. No i zapraszamy do urn. Kłaniają się Piotr Gadzinowski i Adam Bogrycewicz. Dziękujemy bardzo. Dobranoc.